Unboxal! Tono! Nagrywamy! No dobrze, to przechodzimy sobie do unboxingu. Jaką ładną paczuchę dostałem od widza. Co to zobacz. Jest? No skrzyneczkę, paczuszkę od widza. Jakaś dziwna jest. Ładna taka. Jest, ale zobacz jaka dobra firma, to jest Pandora. Oni mi zawsze fajne rzeczy wysłali. Pandora, coś mi to mówi. Ty wiesz co, ja bym tego chyba nie otwierał. Czemu? Normalnie, ale zobacz jak ładnie zapakowane. Ktoś musiał ręcznie to robić, stary. To jest dobra paczucha. Jesteś pewien, tak? No dawaj, lecimy unboxing. Robimy to na twoją odpowiedzialność, tak? Mieliśmy nagrać unboxing, nagrywamy unboxing. Na moją odpowiedzialność. No dobra. Uwaga. 3, 2, 1. Pożary w Australii są naprawdę. Bryant pozostawił żonę i 3 córki. Jak wynika z najnowszych danych, zarażona koronawirusem są 2150. Twoja wina to wszystko. Jak moja? Razem otwieraliśmy. No. No ale ja mówiłem, żeby nie otwierać tej paczki, że jest jakaś podejrzana. No też chciałeś, no. Co my teraz zrobimy? Wiesz co? Jedyne co nam pozostaje, to zobaczyć nowy odcinek z dupy! No i chuj, no i cześć. Moi drodzy, jest nam niezmiernie przykro, że otworzyliśmy przed wami tę czeluść piekielną, czy też czeluściowe piekło! Jakim jest 102 odcinek z dupy! W ostatnich dniach prawdopodobnie słyszeliście o wirusie z Chin. Dobrze, a ja z czołgiem jadę. No ale nie spodziewaliśmy się takiej sraki. Zresztą, kto by się spodziewał? No nie wiem, na przykład gość wpierdalający smalec z mlekiem z rycyną? Ale w ogóle jest jedna rzecz, na której warto żyć? I nie zmienia się nic! Nie. Jest jedna rzecz, która łączy te wszystkie tragedie. Przede wszystkim tak, po pierwsze, płonie Australia, prawda? A czego jest w chuj w Australii w dodatku zajebiście jadowitego? Między innymi węży. Have fun, Kobe. Donald Trump rozkurwia z drona Sulejmaniego, co grozi wojną z Iranem. A taka wojna to jedno wielkie koło, czyli Ouroboros, wąż zjadający własny ogon. W Chinach cały wirus wziął się z handlu żywym i często nielegalnym towarem, czyli między innymi wężami. A Kobe Bryant, no, chyba nie muszę mówić, jak był nazywany. Kobe became the Black Mamba. Poza tym mamy rok szczura. A kto wpierdala szczury? No nie wiem, koty? Cioty! Ty widziałeś kiedyś szczura? Węże wpierdalają szczury. W dodatku w Rick and Morty wrzucono jeden z najlepszych i chyba najbardziej proroczy odcinek ever! Słuchajcie, nie chcę tutaj plociuchować, ale wydaje mi się, że czeka nas coś strasznego. Ziemię opanują węże! I wtedy tylko dwie piosenki będą do wyboru. Bądź wężny i Snake Jazz. To co, stary? Przejmujemy ten świat? No pewnie, stary, spoko. Przejmujemy. To chodź. No dobrze. Żarty żartami, ale szczerze mówiąc, trochę chujowych sytuacji nam ten 2020, a właściwie jego początek przyniósł. Wielu się pewnie oburzy, że w to całe moje heheszkowanie wrzucony został Kobe Bryant. No ale kurwa, coś wam mówiłem, że można śmiać się z wszystkiego, nawet z tego, co tobie samemu sprawia jakiś taki wewnętrzny ból. Tym bardziej ja, fan NBA, który kiedyś dałby sobie kurwa lewe jądro odciąć, żeby tylko grać w tej lidze. A najmocniej interesowałem się koszem właśnie wtedy, kiedy Kobe dopiero zaczynał swoją karierę. Dla mnie jeden z najlepszych koszykarzy ever. I pewnie, że jest mi wewnętrznie jakoś tak w chuj smutno, no bo w końcu nie zmarł ze starości. Tak jak to często przeżywają jacyś fani aktorów albo kurwa muzyków, którzy umierają, a kurwa są w chuj starzy. O kurwa. O nie. O nie. Ja pierdolę, koniec świata!
Kurwa mać, to co się dzieje? Kirk Douglas nie żyje. Ja pierdolę, Kirk Douglas nie żyje, odwołuj wszystkie moje spotkania. Ja nie chcę nikogo widzieć. Ty, ale on żyje. Co? No żyje, on ma 103 lata i żyje. A, rzeczywiście. O, jednak zmarł. No to kurwa wykrakaliśmy. A Kobi zginął w wypadku prywatnego śmigłowca. Dobrze, że to nie Polska, bo już by powstała komisja udowadniająca, że śmigłowiec nie może się przecież rozbić o kurwa jakieś tam jebane wzgórze. I że pewnie jeszcze Boston Celtics przywłaszczą sobie wrak. No to jest bezczelność. Co ciekawe, była taka kreskówka Legends of Chamberlain, która jakoś 2 lata temu przewidziała tę samą sytuację. It's Kobe Bryant! Help me! Straszny zbieg okoliczności, ale mimo wszystko jednak zbieg okoliczności, co tworzy tylko tę sytuację strasznie kurwa hilarystyczną. Mamy materialny dowód. Zresztą świetnie to pokazują gwiazdy Late Night Shows. We laugh at all the good things that happened since. And we laugh at how much fun it was to raise kids and all the stupid mistakes we made trying to figure out how to be good dads. Call your friends, text your friends, hug them, kiss them. Be nice to the people at the DMV. They're people. Be nice to them. Wspominają o nim w mega wzruszający i bardzo prawdziwy, bo jednak gdzieś tam wewnętrznie śmieszny sposób. I play only with Mexican guys. Oh, okay. Zupełnie jak pogrzeb Grahama Chapmana. I want you to become the first person ever at a British memorial service to say fuck. A przy tym niestety niedawno Terry'ego Jonesa z Monty Pythona. No co tu dużo mówić. Umarł, bo śmiał się z Maryi! A Graham Chapman umarł, bo śmiał się z Jezuska! Okej, okay, 4 to go. Wracając jednak do innych tragedii, które są dla wielu statystykami, a nie tragediami, bo nie dotykają konkretnych, a przy tym bardzo często publicznych osób. W tej Australii, no kurwa, cały czas się dzieje. Najbardziej podobają mi się ludzie, którzy uparcie twierdzą, że to nic takiego. Bo przecież, kurwa, jak największe pożary Australii 40 lat temu, tam w latach, to kurwa już 50, 50 lat temu, w latach kurwa 70 były takie kurwa pożary. Większe. Nie no, super, skoro 50 lat temu kurwa hajcyło się mocy, to znaczy, że teraz to już nie jest problem i właściwie nic się nie dzieje, nie? Po prostu wszyscy wyolbrzymiacie, a tam jest lato, a jak jest lato, to kurwa ma być ciepło, bo jest ciepło, nie? No tak jak jest zima, no to jest śnieg, nie? Albo nie. Dozens of people have been killed by the fires. Thousands of homes have been destroyed. Serio, zastanawia mnie często, co dokładnie kieruje ludźmi, którzy nie chcą wierzyć w naukowe fakty. A przy tym, latający niewidzialny gość z brodą w niebie? Czemu nie? Niepokalane poczęcie? Kurwa, jasne, że tak! Zmiany klimatu. Co za brednie, kurwa! Kto wierzy w takie rzeczy? Ty spiskowcu jebany, kurwa! Próbujesz ukraść naszą wolność! Ale dobra, totalnie już abstrahując od tych pojebów. Kylan Ward. Jedna z modelek postanowiła pomóc Australii w goła... w zgoła inny sposób. Wysyłała swoje nagie zdjęcia każdemu, kto zrobił datek na rzecz Australii właśnie. Shut up and take my money! Zajebisty pomysł, prawie tak dobry jak z Pornhubem i z tymi brudnymi plażami, to że jak oglądasz, to oni czyszczą te plaże i tak dalej, i tak dalej. I udało jej się zebrać ponad $1,000,000. Zajebiście, prawda? Przyjemne z pożytecznym, każdy przybija piątkę albo... coś innego przybija. Ale no jednak nie do końca, bo Instagramowi się to jednak tak jakoś nie podobało i postanowił zawiesić jej konto. Ten sam Instagram, gdzie 15-latki wypinają dupy i pokazują cycki, które już im rosną, bo wpierdalają dużo kurczaków z hormonami. Ten sam Instagram, gdzie hołubi się pławienie w bogactwie, operacje plastyczne i ogólny seksizm. Serio, mam wrażenie, że czasem na tym Pornhubie jest mniejsza seksualizacja niż na tym jebanym Instagramie. Hashtag InstaBravo! Ale przynajmniej może ta akcja komuś coś w głowie poprzestawia. Wyśnij... no deski... A jak wpłać na pożary w Ostrze? Przecież tam się kurwa nic nie dzieje. Nie no, olać to.
Kurwa, ale jednak nudesy. Na chuj, zmieniam poglądy. No dobra. I ja też chciałem pomóc, ale oczywiście wyszło jak wyszło. No dobra, wpłacacie 10 zł na pożary w Australii, a ja wysyłam zdjęcie mojego pitoka. Okej, okay, wysłamy. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham, co się stało? Czy to pan wysłał zdjęcia swoich genitaliów do przedszkola numer 7 w Wałbrzychu? Ups. Nie tylko Kaylen wpadła na dziwny pomysł. Pewna firma oferuje dildosy z... kurwa, koalą wygrawerowanym na nich. I z podstawką w kształcie mapy Australii. Czyli można wtedy legalnie o swoim kraju powiedzieć, że jest chujowy i mnie jebie. No ale skoro ludzie kupują dildosy koni, smoków czy kurwa alienów, które w dodatku wystrzeliwują takie jaja, które się składa potem w cipie czy w dup... O kurwa, gdzie to zabrnęło? Ludzie kupują też świece od Gwyneth Paltrow. Świece o zapachu waginy. I to nie byle jakiej waginy. Waginy Gwyneth Paltrow. That smells like lemon banana. Teraz trzeba będzie przerobić dowcip. Leżą dwie zakonnice na łące i jedna mówi: zobacz na te gwiazdy, jak one świecą. A ta druga: no, my też świecą Gwyneth Paltrow. To chyba jedyny sposób, żeby móc się poczuć jak kiedyś Brad Pitt albo Chris Martin z Coldplay. Pewnie stąd w Coldplay te wszystkie szpiaste piosenki. Fuck you! Śmiejecie się z laski sprzedającą swoją wodę z wanny? To teraz nie dość, że możecie kupić sobie kurwa tę wodę, wlać sobie do wanny, wykąpać się w niej, to możecie obok postawić świeczkę o zapachu kurwa psiochy Gwyneth Paltrow. I have to go to the bathroom. That doesn't surprise me. To ja proponuję jeszcze do tego dołożyć aromatyzowane powietrze z dupy. Teleza z dupy Mongo przedstawiają. Zbrzydł ci tlen? Przestało smakować? Wdychanie go jest jak picie wody, czyli bez sensu? To mamy coś dla ciebie. Poznaj alternatywę tlenu. Oto powietrze z dupy. Yay! Dostępne w kilku wariantach. Po schabowym, po fasolce po bretońsku i po nie robiłem kupy tydzień. Powietrze z dupy dla ciebie i całej twojej rodziny. Duszę się. Powietrze z dupy jest już tak gęste w Polsce, że trzeba w maseczkach popierdalać. A nie, przepraszam, tym razem nie trąbimy o smogu, tylko o wirusie. A konkretnie koronawirusie. Co? Tak, dostajesz go wtedy, kiedy obejrzysz chociaż jeden odcinek Korony Królów i upośledzasz się na całe życie. Jadwiga. Władysławie. Ale teraz uwaga, serio, jest spore grono osób, które wierzy w to, i serio, ja nie żartuję teraz, że tym wirusem można się zarazić, pijąc piwo Korona. Okej. Okay. Ale jak już mówiłem, ludzie nie wierzą w naukowe fakty, ale wierzą w różne kurwa niestworzone rzeczy. Wierzą kurwa, że jak zginą męczeńską śmiercią, to w niebie czekają na nich 72 dziewice. Kurwa, to tak jakby obcując z HIV-em z PSX Extreme dostać HIV-a. To też trochę jakby wierzyć w cokolwiek Jerzemu Ziębie. Gdzie jest ta epidemia? To przepraszam doktorowi Jerzemu Ziębie. Jezus Maria, proszę pana, z pomocy, doktora, doktora! Ja jestem doktorem. To co mam robić? Pomocy. Niech mu pan poda witaminę C lewoskrętną i wodę utlenioną dożylnie. Co? Już mi lepiej. Ostatnio Jerzy Zięba na YouTubie bawił się w streamera i to tak kurwa w opór grubo. Jak dzwonili do was, to powiedzcie, że mnie nie ma. To nie nadaje się jednak na sarkazm czy srakazm, bo to oczywiste, czym, kim jest Jerzy Zięba. Ale to się idealnie nadaje na... Jak spierdolony jest to! No elo, elo! Witam, witam, witam! Co tam ziomeczki, jedzonko i pićko jest? No to już za chwilkę będzie Overwatch CSK. A przepraszam, nie tym razem śmieszny temacik! Za chwilę zajmiemy się takim śmiesznym tematem. Haha, jak śmiesznie, w chuj umierałem a zjeść!
Przejdźmy do mięska! Zadajmy sobie podstawowe pytanie. Kto tak naprawdę stworzył tego koronawirusa? Żeby oczywiście zrobić szum w mediach. Stworzył to głupek, a może nie do końca głupek. A, czyli według doktora Jurka mamy prosty podział społeczeństwa. Albo jesteś geniuszem zła, albo kurwa debilem. A jedno jak bliskie obok drugiego? Ilość, jak widzicie, zachorowań jest bez znaczenia dla nas. Czy rzeczywiście nie ma powodów do paniki. 100 osób w 11-milionowym mieście, what the fuck? I ogłoszono już wielką awanturę, już wielką epidemię. Nie, no jasne, że nie ma, ale jak kurwa na polend roku umarły dwie osoby na jakiś zawał serca i to nie podczas jakiejś epidemii, tylko tak po prostu zmarły przy kurwa półmilionowej publiczności, to ja pierdolę, jak tam jest niebezpiecznie! A co do śmierci 100 osób w milionowym mieście? Jestem tylko pyłem. W milionowym mieście. Sorki, zboczenie z dzieciństwa. A co do śmierci 100 osób w milionowym mieście na chorobę zaraźliwą? Może sobie pograj w Plague Incorporated, wtedy sobie kurwa, pogadamy, co? W ogóle dzięki tej grze w tej chwili wszyscy są ekspertami. Zresztą ten cały live był bardzo zbliżony do takiego streama z gry. A, żadna sprawa. I w ogóle Plague Incorporated jest w tej chwili jedną z najchętniej ściąganych gier. O kurwa, ty. A co jeżeli twórcy zrobili... Ej, co się dzieje? Nie wchodźcie tu! Nie dotykajcie sprzętu, czemu mówicie po chińsku? Dobra, poszli. No to jeszcze raz. Ni hao! O kurwa, chyba się zaraziłem. No kurde! Coś ostatnio po tym wyjeździe do Chin. Mam straszny kaszel. Masz może coś takiego na to? Tak, jasne kumplu. O. Tam. Co, gdzie? Tu, tam jest. Musisz się tak nachylić trochę. Co? Tam dalej głowę nachyl, no. Tak. I wracając do koronawirusa, jak już dopadnie was ten skurwiały chuj, to broń Boże nie idźcie do lekarza. Bo niemożliwe jest, aby lekarz mógł określić, czy ta osoba po prostu jest przeziębiona, czy ma tego wirusa. Unikajcie jakichkolwiek szpitali, bo tam lekarze zdrajcy czekający niechybnie na was dopadną, kurwa, was i uśmiercą zgodnie z procedurami. Rysiu, daj mu jeszcze powolonik. Najlepszym rozwiązaniem jest znowu mieć hikikomori i zabarykadować się w domu. Dzięki temu być może zostaniesz easter eggiem w nowym Falloutie. Znowu mam hikikomori. No dobra, ale załóżmy jednak, że jakoś się zaraziłeś i dostałeś gorączki. Co wtedy? Należy taką temperaturę obniżyć. Co? Zbijasz ją? Ty kurwa debilu! W takich przypadkach nie wolno obniżać temperatury. Idź do wanny w te pędy i najeb se tam kurwa wrzątku. Podstawowym błędem, który robią rodzice dziecka, to było obniżenie dzieciom temperatury. No bo przecież o to właśnie chodzi, żeby podwyższać temperaturę ciała, a nie obniżać. W końcu jak jesteś chory, to twój organizm walczy, a jak walczy, to wytwarza gorączkę. A skoro on walczy i wytwarza gorączkę, to znaczy, że musisz być jeszcze cieplejszy. Wchodzę do wanny, biorę termometr, nalewam gorącej wody i jeśli mam 37,5 czy 38, to podnoszę sobie temperaturę, mierząc sobie co chwila temperaturę, aż mam prawie 39,5. No to chyba logiczne, że im większa gorączka, tym większe szanse na wygraną, prawda? Weź jeszcze na wszelki wypadek się kurwa oblej napalmem i poproś Leonardo DiCaprio, żeby przyszedł do ciebie z miotaczem ognia. Swoją drogą chłopaki, co śpiewali Powalone życie, mieli już rację dekadę temu. Chyba dzisiaj cały, gdy kąpę się we wrzątku. Jeżeli jednak wanienka nie pomoże, to napierdalaj askorbinian sodu, perhydrol i DMSO. DMSO, dożylnie. Askorbinian sodu, dożylnie. Oczywiście, dożylnie. Nie ma żadnego znaczenia, czy koronawirus, czy sepsa. Dimetylosulfotlenek leczy raka, HIV, czy też kurwa nietolerancję glutenu. Ja wodę utlenioną dożylnie sobie brałem parę razy. W polskich przychodniach tak leczą i on sam sobie co tydzień będzie robił regularne wlewy. Teraz zrobię takie coś, że będę sobie brał po prostu co tydzień. A jak robisz regularne wlewy, to dostajesz wprawy. Szkoda, że te wlewy nie będą doodbytnicze, a jedynie żylne. Ech, już widzę tych neonarkomanów na ulicach miast. Aha! Mam was, narkomani! To nie tak, pani władzo, to są ukryte terapie! Ja walę dimetylosulfotlenek! A ja diacetylomorfinę! A, no to w porządku, to w porządku. Dziękuję. Miłego dnia. Nawzajem. Innymi słowy, z takim podejściem, Jurek Zięba powinien zmienić nazwisko na Jurek Killer! Ty długo byłeś dobry killer,
Ale padłeś! Ale hola hola, to nie koniec dożylnych mądrości. Otóż jakby co, zawsze można dopierdolić domięśniowo witaminę D3 i witaminę D2. Nie patrzcie na to, po prostu golnie sobie buteleczkę witaminy D3. A dożyły oprócz tamtych wcześniejszych oczywiście srebro i złoto. Podaje się również srebro i złoto dożylnie. I wpierdalaj jód na potęgę. Najważniejsza rzecz z tych wszystkich takich suplementacyjnych rzeczy to jest jod. I teraz uwaga. Najlepsze. Jeżeli będziesz te wszystkie rzeczy stosował, ale nie będą to produkty Jerzego Zięby i jego firmy, to umrzesz. 5 osób w Polsce zmarło. Ale jak będziesz stosował produkty Zięby i jego firmy, to też umrzesz. 5 osób w Polsce zmarło. Chociaż on twierdzi, że nie. Zatem jak spierdolone jest to? Mocne 8 na 10. Bo o ile jestem w stanie uwierzyć w pewne alternatywne metody leczenia, a przede wszystkim w siłę autosugestii, to nie jestem w stanie słuchać takiego szkodliwego pierdolenia. To już są nie moje teraz problemy. I z jednym tutaj muszę się zgodzić, że ten koronawirus to nie będzie żaden, kurwa, taki zajebiście wielki wirus, który rozpierdoli całą ludzkość, tak jak zresztą te inne, o których Zięba wspomina. Pamiętacie? SARS, MERS, jak w mediach mówiono, że no to wszystko zniszczy połowę populacji z Ziemi. I gdzie on jest? Tylko ja odpowiem, czemu o tamtych się nie mówi i gdzie się one podziały. Dlatego o nich nie jest głośno i dlatego się nie rozprzestrzeniają, bo się o nich mówiło zajebiście głośno w momencie największego zagrożenia. I dzięki temu ludzie mieli świadomość. To, co robi Zięba, to jawne żerowanie na ludzkich instynktach i dokarmianie zamiłowań do teorii spiskowych. I ja nie mówię, że teorie spiskowe są wszystkie nieprawdziwe, bo jak nam historia pokazuje, część z nich taka kurwa jest naprawdę. Ja tylko mówię, że nie zawsze trzeba szukać kurwa zamachu. Spierdalajcie, jak nie wiecie, o co chodzi! A YouTube takowego akurat dopatrzył się w kanale Jerzego Zięby. Zamachu na ludzkie życie, głupotą i zastrzykami kurwa z wody utlenionej. I kanał Ziębie utlenił. Wiwat nauka! Nie. No to kogo mam słuchać, jak nie doktora? A no tak, jasnowidza. Nic wielkiego w Europie z tym wirusem się nie stanie. Serio, nie jakieś World Health Organization, tylko jasnowidz Jackowski przewiduje, co z koronawirusem. Wirus, wirus, wirus. Już nie musicie słuchać naukowców, bo oni są waszej krzywdy i to jest spisek i w ogóle. Lepiej posłuchajcie Zięby i Jackowskiego. Pomyślałem sobie, co z tym wirusem, a skojarzyło mi się całkiem coś innego. Zamach na dużego polityka. To wstrząśnie światem. No nic, Jackowski nie powiedział czegoś, czego samemu nie można by było wywnioskować na chłopski rozum, ale ludzie wolą wierzyć, że ktoś ma moc. Mam tę moc. Chińczycy też myśleli, że mają tę moc i mogą sobie tak traktować zwierzęta, chociażby wpierdalając żywe myszy, no! Czy zrzucając świnie na bungee w parku rozrywki. Are you fucking kidding me? Oj, no i karma wraca. Chuje. Swoją drogą teraz wszystkie filmiki typu sprawdzam paczki z Chin nabiorą nowego znaczenia. Witam w kolejnym unboxingu. Dzisiaj wracamy do serii paczek od widzów. Zobaczymy, co tym razem mi wysłaliście, jakie paczuszki i skąd przyjechały. Mamy kolejną od Cinkocza z Chin? Chyba z Wuhan. Zobaczmy, co jest w środku. Warto zobaczyć i sprawdzić, co ciekawego przygotowaliście dla mnie, chociażby właśnie tym razem. Widzę tu wiele... Co to jest? Widzę tu wiele A ostatni odcinek zobaczyło? Tyle dziewczyn i chłopaków! Tamten to był 101, a skoro to jest 102, to pierwsze skojarzenie, jakie mam, to książka, którą czytałem w dzieciństwie, czyli Dziewczyna i Chłopak, czyli Heca na 102 fajerki. I tak sobie myślisz, bo to w końcu książka z twojego dzieciństwa, gdzie dziewczyna musiała się przebrać za chłopaka, a chłopak za dziewczynę i... Mariam! Mariam! Co tam znowu? Co? Chłop się za babę przebrał! Ale ja! I o, jak zajebiście pasuje ten temacik, bo tutaj babka się przebrała za faceta, facet za babkę i... I chuj. Dosłownie chuj. Bo sprawdziłem tę książkę i ona się nie nazywa tak. Jej tytuł to Dziewczyna i Chłopak, czyli Heca na 14 fajerek. Kurwa, jaki głupi. Całe życie w jebanym błędzie. To odcinek spierdolony, a dobra, nie chcę mi się już kurwa nagrywać. Dobra, porozmawiałem z coachem i postanowiłem nie poddawać się porażkom. Tym bardziej, kiedy uczysz się na swoich błędach, one cię tylko wzmacniają.
I to jest, kurwa, rozmowa ludzi na poziomie. Ale serio, każdy tak miał, że miał w dzieciństwie jakąś piosenkę, w której przez całe życie myślał, że są takie słowa, a okazało się, kurwa, zupełnie inaczej. Potem sprawdzasz jakieś rap geniusy i wychodzi chuj, że tutaj nie Jeremy Spoken, tylko Jeremy Spoke In. Albo jak w przypadku Oli, zamiast Final Countdown, Final Cham Cham. No ale miała wtedy 3 latka. A ja i tak wolę moją wersję. It's a final cham cham. Lub też najbardziej znany Reebok or the Nike. Na tym w sumie oparł swoją karierę Cyber Marian. A skoro to 102 odcinek, to dojdźmy do tego, na czym można było oprzeć nie tylko swoją karierę, ale wszystko w 2002 roku. Oto kalendarium! Witam w naszym kalendarzu kałem pokrytym, czyli historii totalnie z dupy. A co zrobić, kiedy mięśnie zwieracza są zbyt zaciśnięte i nie chce nic wyjść? Użyć pawuloniku. To właśnie w tym roku, 2002, w styczniu wybuchła afera z łowcami skór. Tanio skóry nie sprzedam. Zobaczymy. Pawulonik raz. Proszę. Nie, to nie pawulonik. Halo, Stefan? Tak, mamy dla ciebie skórkę za 2 koła. Piątka. Powstała partia, dzięki której Polacy zrozumieli, że ci bogaci i inteligentni kradną i kłamią tak samo jak ci biedni i głupi. No i Rudzi. Założono Platformę Obywatelską. Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki. Za to zakończono produkcję poloneza naszego jedynego, najlepszego dobra eksportowego. Żartowałem. I tak go nikt nigdy nie chciał. Nikt też nie chciał choroby szalonych krów. A proszę, przyszła do Polski. Zupełnie jak koronawirus. Mati, daj mi szybko zastrzyk z wody utlenionej. No to jest jakaś kpina. Za to do Guantanamo przyszło kilka osób, bo ten najlepszy hotel dla ludzi w czerwonych ubrankach właśnie otworzył swoje podwoje. I dopiero później niektórych z nich zwożono do tajnych baz CIA w Polsce. Przez co Andrzej Leper został popełniony samobójstwo. Samobójstwo tylko w prawdziwym życiu na pewno popełniłby Adaś Miałczyński, gdyby rzeczywiście go tak wszystko wkurwiało, jak w Dniu Świra, który wyszedł w 2002 roku. Ja tutaj właśnie pracuję, a ja nie pracuję? W końcu ktoś odkrył, że można zrobić kino dla inteligentnych ludzi, jak i dla debili jednocześnie. Patryk Wega, ucz się. Jesus, kurwa, ja pierdolę. No odmień być. Weź się, tato. No odmień. Weź się. Bo nie odmienisz. Ta. Nie odmienię. No to odmień. I am, you are, his, she is, it is, they are, we are, you are. Można? Można. Adrian Brody i Roman Polański swoim pianistą udowodnili, że nieważne co się w Hollywood będzie działo, zawsze będą tam rządzili Żydzi i pedofile. A w Polsce rządzi Cygan. Jacek Cygan, czyli Cyprian Kamil Norwid 2002 roku, który dla jednej z najznakomitszych polskich artystek napisał legendarną piosenkę. Chodzi oczywiście o zwyciężczynię pierwszej edycji Idola, Ale Janosz oraz Jajecznicę. No Messages też w Polsacie w redakcji Disco Polo Live, moi drodzy. No i dziękuję. Bo w końcu, kurwa, po tylu latach Polsat odcina się od Disco Polo tylko po to, żeby w 2012 zrobić renesans tej muzyki. Serce me dla ciebie bije. Wróćmy jednak do 2002 roku, bo wtedy było warto żyć. Chyba, że nie warto. To Holandia, eutanazja w końcu legalna. I oszczędzasz bliskim czyszczenia gówna po powieszeniu się. I oszczędzasz czyszczenia dywaników w łazience po podcięciu sobie żył. I oszczędzasz ludziom spóźnień do pracy po rzuceniu się pod pociąg. Żyć nie... Umierać nie umierać. Tego samego roku Xbox ma swoją premierę i jest to konsola, której nigdy nie kupiłem. I tak sobie postanowiłem kiedyś, że nigdy nie kupię. Ale wychodzi Hellblade 2. Ja nie wiem, co ja mam zrobić! Nie wiem, co ty zrobisz, ale wiem, co ja zrobię. Witam w kolejnym odcinku Trasy Hydraulicznej. Nie. Dziś zgnieciemy nie. sobie tylko Xboxa. Nie Xboxa! Ale pięknie, krótko! To niesamowite! Naprawdę! Idealny crash test! Zobaczcie, jak się miażdży! Zobaczcie to w slow-mo! Epicki crash test! Coś niesamowitego! Proszę bardzo, oto twój Xbox! No i coś ty najlepszego zrobił?
za to zostaniesz sponsorem dzisiejszego odcinka. Dobra. Smutek. Pamiętajcie, że zawsze jak jest smutek, to możecie się po prostu obrazić i wyjść. Tak jak postanowiła to zrobić Wielka Brytania. Okej, kiedy to nagrywam, jest dokładnie 31 stycznia, ale jest północ, więc tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Przenieśmy się zatem do przyszłości zamknięciem oczu i pstryknięciem palcem. No i co? No i nic się nie zmieniło. Co nie, Wojtek? Yes, indeed. Would you like a cup of tea, sir? Fuck. Jest jednak coś, co dała nam Wielka Brytania i przez to inne kraje mogłyby chcieć im zrobić Brexit, a nie oni sobie samym. To najjaśniejszy biały karzeł tego spierdolonego show biznesu, Ricky Gervais. Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon and there's no sequel. To jest człowiek, który nie boi się powiedzieć, co myśli i robi to w tak chamski sposób i to w dodatku publicznie na, kurwa, rozdaniu złotych globów, że trzeba mu to wybaczyć. As you know, the meal tonight was all vegetables, as are the members of the Hollywood Foreign Press. I za każdym razem jest powtarzane, że on już nie powinien prowadzić tych złotych globów, ale kurwa widownia się tego domaga, bo on jest zajebisty. Our next presenter starred in Netflix's Bird Box. A movie where people survive by acting like they don't see a thing. Sort of like working for Harvey Weinstein. Kocham go i jak dorosnę, to będę taki jak on. Może poza tymi kurwa wystającymi zębami i zdjęciami z wanny. A nie, dobra, zapomniałem, że w Polsce by to ni chuj nie przeszło jak żart z papieżem pedofilem. Leaving Neverland, two popes. Czy też z aktorami, którzy dołączyliby do ISIS, gdyby ci stworzyli swoją własną sieć streamingową. Unbelievable. Apple, Amazon, Disney. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent. No nic. Może kiedyś. A nie, dobra, jebać. Znowu zapomniałem, że żyję w kraju, w którym kurwa niedługo będzie cenzurowane porno. No! No! Serio, jest taki pomysł, że żeby wbić się na jakiegoś Pornhuba czy coś w podobie, będziesz się musiał zarejestrować w urzędzie. Po to, żeby władza wiedziała, czy szukasz gejowskiego rimjoba, czy też po prostu klikasz w kategorię jebać rząd. Haha, nie rząd. A sam Pornhub wyszedł ludziom naprzeciw i udostępnił swoją wersję swojego serwisu na torze. Dosyć mocno anonimowym torze. To musi zostać zmienione. A to, że udostępnił, to pewnie i tak chuj władza znajdzie jakiś sposób. No dobra, sloppy saliva double food job. Klik. Halo, halo, stop. Jest pan aresztowany. Co? Jak to? Dlaczego? No, jak to dlaczego? Za znęcanie się nad zwierzętami. Ale co ja takiego zrobiłem? A kto będzie bił konia? No ja. No, dawać go. Ech, nastają, moi drodzy, takie właśnie czasy. Tym razem, za tą całą zasłoną śmiechu, jest jednak ocean strachu i płaczu. Bo to, co mówił ostatnio ocalały z Holokaustu Marian Turski, powoli zaczyna być prawdą. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Tym bardziej, kiedy plują potem na niego pewni, ciężko to nazwać, nawet politycy i dziennikarze. Zresztą patrząc na ich wypowiedzi, ciężko ich nazwać, kurwa, nawet porządnymi ludźmi. To jest kroczek ku Auschwitz. No, to jest typowa retoryka lewicy. Ja pierdolę, nie wierzę w to, ale Andrzej Sapkowski to przewidział, bo oto nadchodzi czas pogardy. O chuj, Lolo, kurwa, wymasz to szybko, żeby do mnie Sapkowski nie podbił po hajs, kurwa, za użycie tych słów, bo to będzie coś, czego... Czego? Czego? Nie rozumiem zdania, że masz mi już nie niszczyć rzeczy! Dobra, czytaj już te swoje komentarze. Mam nadzieję, że 102 będzie rudy. Że niby jaki? Że kurwa zdradziecki i fałszywy? Ha, oczywiście domyślam się, że chodzi ci o czterech pancernych i psa. A my na tej wojnie. Dla niewtajemniczonych oraz dla gimbusów. Kochani, zanim powstał Klan, Złotopolscy czy Trudne Sprawy, to istniał serial Czterej Pancerni i Pies, gdzie Janusz Gajos grał gdzie grał bohatera wojennego jednego z drużyny pancernej. Czyli takiego, co jeździ z załogą w czołgu. Dowodzu, Szarik. Waszą wodę! Oprócz niego byli jeszcze Roman Wilhelmi, Franciszek Pieczka, Wiesław Gołas i Włodzimierz Pres. No i pies, wiadomo. Szarik. To serial o wesołych perypetiach żołnierzy, o podkochiwaniu się w takich na przykład polach raksach i generalnie tendencyjnie mainstreamowo o tym, że war never changes.
a nie nieprawda o tym, że wojna musi być wesoła i skoczna. Ale dwie rzeczy się nie zgadzają. Wymieniłem ich pięciu i psa. Bo prawda jest taka, że któryś tam doszedł podczas trwania już serialu i nikomu się chyba nie chciało zmieniać po prostu czołówki. A druga rzecz? No i kurwa, gdzie jest ten rudy zdrajca, co? Rudy to nie człowiek. Rudy to... jebany czołg. Ładnych parę lat. Zresztą kiedyś pracując w Szymon Majewski Show zrobiłem taki oto montaż. Potwór hodowany od małego do walki z aliantami. Tak, to my ją stworzyliśmy. Jest zresztą na kanale, możecie go sobie zobaczyć. Musiałem wtedy przejrzeć wszystkie jebane odcinki tego serialu. I to serio, zdecydowanie nie był binge-watching. Musicie się przywyknąć, że się będziecie dziwać przez peryskop. Tak jak teraz z przyjemnością ogląda się zwykle cały sezon w jeden dzień, kiedy macie wolne, tak to jednak wtedy była kurwa męczarnia. Tym bardziej dla kogoś, kto się urodził po 80 roku. Miałem to samo, kiedy ojciec katował mnie potopem i za każdym razem, jak to nudne jebaństwo leciało w telewizji, to tata mówił, chodź, pooglądamy razem, chciał mnie tak zarazić swoją pasją. Kończ waść, wstydu oszczędź. I ja rozumiem, że dla niego było to coś najlepszego, coś, co trafiło idealnie w moment, w którym on jakby czuł, że to powinno w ten moment trafić. Tego mu chciał. A ja myślałem, że się po prostu zżygam z nudów. Pewnie tak będą miały teraz kilkuletnie dzieciaki, kiedy będziecie próbowali puścić im Breaking Bad, czy też The Office. No, God, please, no! A może po prostu Czterej Pancerni i Pies, czy też Potop były chujowymi dziełami, tylko z braku laku, kurwa, brało się to, co było? Może. Ale skoro tak bardzo prosicie, to 102 będzie rudy. Orszyku Jarosz. O Jezu, nie Jarosz, tylko Tusk. Ile razy mam wam powtarzać, że mój dziadek nie pochodził z Berlina? Idziemy za Wisłę. Do dziadka? Znaczy, jakiego dziadka? W ogóle ja nic nie rozumiem. Nie mam żadnego dziadka. O co chodzi? No dobrze, ale jedziemy czy idziemy? Szykujcie maszyny. No i to jest konkretna informacja. Kiedyś, tak sobie sięgnę pamięcią, z drużyną Gwardia Wrocław jechaliśmy też do Berlina, tylko oni mieli naprawdę szybkie motory. Wiem, że dorównacie Gwardii. O, jak super, że we mnie wierzycie. A dziadek nie wierzył. Wiecie, co mi powiedział, zanim wstąpiłem do armii? Drogi powrotnej nie ma. No kurwa, dokładnie jego słowa. I ja mu wtedy mówię, dziadek, zobaczycie, ja wiem, że macie Alzheimera, Tylko nie zapomnijcie moich słów, tylko je... Pamiętajcie! O, to. No dobra, a co ja będę z tego miał, że ja tam pojadę? Mój kraj jest tutaj. Tam, gdzie my, tam granice naszej ojczyzny. Dziadek mówił, że jak będę w Berlinie, to sam sobie ustawię granice, jak będę chciał. I wiecie, co wtedy będę miał? To wszystko. Dokładnie, kurwa. Jak nazywa się ta wspaniała aktorka, która zagrała Jennifer? Ona zagrała demona Lucynę w serii Allegro Legendy Polskiej. Jest tak piękna, że aż mnie dupa boli z zazdrości. I do tego gra. Cześć. Rozumiem, że boli cię twoja dupa. I do tego gra? Ale w sensie wsadzasz sobie flet w odbyt i napierdalasz My Heart Will Go On? Czy też w sensie, że wsadzasz sobie pada per rectum i ogrywasz Sekiro No Hit Run? Czy też gra, że jedziesz z nią na tor Służewiec, a ona wysrywa wszystko na wielkiego Dacrisa? I jeszcze jest zazdrosna? O co? O Mishon? Nie pij ze mnie. Powiesz, że ci mózg. Ha, 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 no to się pysznie pośmialiśmy, nie? Mój drogi, Jennifer, czy też... o tutaj. Lucynka, czy też Mishon, czy też Aleksandrę Kasprzyk, czy... Ty, właśnie. A dlaczego tu masz Kasprzyk, a nie Dąbrowska na Facebooku? Się nie interesuj, bo kociej mordy dostaniesz. Tak? To ja sobie też Aleksandrę Dąbrowską możesz oglądać na kanale Mishon. I tam na przykład jako jedyna słuszna Yennefer robi zajebisty lookbook. Tu raczej będziesz się rozbierać niż ubierać. Kto wie, może spotkasz przystojnego Wiedźmina. A i pamiętaj, to oni są dla twojej uciechy, a nie odwrotnie. A do tego gra! I to gra na klawiszach! Que
Kiedyś to był kanał z klasą. Niską, ale swoją. Teraz został kanał i kasa. Kolejny youtuberek mieszający kijem w szambie za hajs z YouTube'a. Umówmy się. To nigdy nie był kanał z klasą, proszę cię. Wyssij mi bąka z pizdy. Klasę to ma Radek Kotarski, kiedyś Włodek Markowicz, czasami, ale też rzadko, Karol Paciorek. Nie idę z tobą do łóżka. A ja, no to zawsze kloaczny humor, bąki z dupy, żygi, kurwa, bezdomny, obsrany, kurwa, spermą z gównem. Ale wiesz, co ci powiem? Zajebiście miesza się w szambie, za hajs z YouTube'a. Ile tam wyszło za censa? No, 150. Dobra, to mieszam jeszcze godzinę. No. Szanowny Maćku, mam takie pytanie z dupy. Czy poza YouTube'em masz jakieś inne zajęcie? Mam na myśli zawód, pracę, firmę. Czy poza pajacowaniem przed kamerą potrafisz na przykład pomalować ścianę albo naprawić coś w domu? Ojej, jak ja kocham takie passive aggressive, ojej. Tutaj szanowny, tutaj zajęcie, praca, hobby. I pajacowanie oczywiście. Poza tym nie no, wiadomo, że jak facet nie potrafi naprawić kranu, to pizda nie facet. A kobieta, która nie potrafi porządnego łobiodu zrobić, to chuj nie kobieta. Wyobraź sobie, że niektórzy mężczyźni lepiej gotują obiady, a niektóre kobiety lepiej naprawiają krany. Ciekawe, czy się prędzej potopimy, czy otrujemy. A wracając do twojego pytania, a właściwie pierwszej części. Musicie w końcu zrozumieć jedną podstawową rzecz, że YouTube to jest kurwa zawód! To jest praca! I oczywiście różni się w chuj od pracy górnika, nie wiem, stoczniowca, kurwa, hydraulika czy kogokolwiek innego. Tak jak każda praca się różni od kurwa innej pracy. Jedni pracują łopatą, inni pracują chujem, jeszcze inni pracują głową i inni pracują śmiechem i... Każdy jest kurwa potrzebny w społeczeństwie. Więc serio, sprowadzanie tego do kategorii pajacowania i niczego poza tym, no kurwa, w 2020 roku jest bardzo ignoranckie i głupie. Zresztą, co ja ci będę pierdolił? Po prostu pokażę ci, jak wygląda mój dzień. Wstaję o 7. Jadę na 8 do biura. Tam siedzę, piszę scenariusz albo odsypiam, bo wstałem o 7. Nagrywam kilka przegrywów. Ja pierdolę! Kurwa! Nie, nie chcę tego! Przyjeżdża Mateusz, nagrywamy śmieszne scenki. Przyjeżdżają goście, z którymi dogrywamy śmieszne scenki. Całe zdumienie. Z odpornością mam nie tak? Trochę niewyraźny jestem, nie? Znęcamy się nad LOL-em. Jedziemy do innego gościa, żeby nagrać z nim jakieś śmieszne scenki. Patrzę w międzyczasie, co w trawie piszczy. Prawie chodzi o umówienie pana na spotkanie z naszym specjalistą. Jezus, błagam, nie! Nie, proszę pani, nie! Nie! Wracam do biura, kolaudujemy, tak wiem, trudne słowo, z LOL-em materiał. Wypuszczamy, wrzucamy raz jeszcze, bo prawa autorskie. Patrzymy na żółtą monetkę. Wpisujemy clickbaitowe tagi, głowimy się nad miniaturką. A potem wracam do domu, oglądam seriale, filmy, czytam i gram, żeby czerpać inspirację. Kładę się spać. I jak już kurwa zasypiam, to oczywiście wpada mi do głowy fajny pomysł. I tak to się kurwa kręci, panie, nie? A teraz serio, bez heheszków. To co robię jest moją pasją, ale zarabiam na tym i to jest absolutnie moja praca. I wkładam w nią na pewno więcej energii niż ktoś, kto pracuje, nie wiem, w jakimś urzędzie albo pracuje dla kogoś, tylko po to, żeby odbębnić te swoje kurwa godziny i wypierdolić do domu. Ja pracę do tego domu najczęściej zabieram i nie mam z tym kurwa żadnego problemu, bo ona daje mi kurwa siłę. I cieszę się w chuj, że mogę robić to, co daje mi taką pozytywną energię i wywołuje jebany uśmiech na moim ryju. A jeżeli przy tym ma się hajs zgadzać, no to kurwa o co chodzi? Jak u Unboxala! Witam w kolejnym crash teście z prasą hydrauliczną. Na dziś naprawdę dobrze się przygotowałem. Mam rzeczy o wartości aż 1000 zł, więc tym razem... A ile zrobił twój ostatni film? Mój film ostatni? Tysiąc jeden złotych. A więc profit! I super, że jesteście ze mną i super, że mnie wspieracie i że te jebane żółte cegiełki, które są u mnie bardzo często podczas demonetyzacji, wy zamieniacie wspieraniem tego kanału na zielone. Dzięki temu mam za co jeść, za co pić.
i za co kupować klefedron. Dzięki! Może coś o Kruszwilu i o tym, jak nagrał film, który niby miał promować miasto Białystok, a wyszło jak wyszło, czyli dziwnie i żenująco według mnie. Słuchajcie, tak jak raczej nie broni Marka i tego, co robi, bo po prostu nie, no to kurwa, ja pierdolę. To nie jest absolutnie jego wina, zresztą o co chodzi? Prawie rok temu na kanale Kruszwila pojawiła się relacja, taka trochę relacja, trochę taka reporterska recenzja. Gdzie jesteśmy? No na Podlasiu! Jakim Podlasiu? Zrobiona oczywiście całkowicie w ich klimacie, a dotycząca regionu Podlasia. Jesteśmy na Hollywood Podlaskie. No taka wiecie, humoreska zahaczająca o takie standardowe klisze żarty, które dotyczyły oczywiście stereotypów. Czy też po prostu typowy kruszwilowo-kamerzystowy humor. Zostajesz tutaj, frajerze. No nie, no stój, no idiota. Sam robiłem też takie regionalne rzeczy jakieś 6 lat temu w Raszynie. Będzie bang. I ten film zniknął po krótkim czasie, bo był na kanale Kruszwila, na który YouTube nałożył strajki i Kruszwil go wtedy ukrył. Potem wrócił, zmieniając nazwę z Lord Kruszwil na Disco Marek, więc wiecie. Zostań moją kotką, zostań. Moją kostką, nie lubię się Kruszwil, ale się pozdrawiam. I właściwie wszyscy o tym zapomnieli, nikt o tym nie wspominał jakoś specjalnie, aż do czasu. Do czasu, kiedy ktoś dotarł do tego, że ten film był sponsorowany przez gminę czy też miasto i Kruszwil za niego dostał 50 tysięcy złotych. Co jest normalne, jeżeli miasto czy też gmina chce się promować i promować swój region, to biorą jakichś influencerów, płacą im, a tamci robią sponsorowany materiał. No ale to jest drewniane! Na jakie ma być? To jest Podlasie! Beton! Lany beton ma być! Zresztą tak jak Polski Fundusz Narodowy zapłacił kurwa jakąś bająńską sumę, żeby Casey Neistat do nas przyjechał. This place is amazing! Więc kompletnie nic w tym dziwnego. Ba! Ja sam z kilkoma rzeczami, które wkurwiają, podbijałem do różnych miast, czy też urzędów, czy też firm związanych, firm regionalnych związanych z tymi miastami, bo chciałem połączyć przyjemne z pożytecznym i w jakiś śmieszny sposób nawiązać do danej rzeczy, która jest jakoś zajebicie charakterystyczna z danym miastem, czy też regionem. Tym bardziej, że u mnie to takie vox populi i autochtoni wysyłają mi pomysły na scenariusz. Na częstochowskich ulicach może być niebezpiecznie, tylko że zamiast normalnych gangów masz moherowe gangi. Ola kolego! Masz jakiś różaniec? Nie mam nic przy sobie. Jak znajdziemy, to 5 zdrowasiek! Wracając jednak do Białego Stoku, no kurwa afera, że ktoś wziął kogoś z zasięgami po to, żeby rozpromował mu region. Ja pierdolę. Oczywiście Białystok mógł wybrać lepiej, prawda? Swoją drogą, kto chce rzeczy, które wkurwiałem w Białymstoku? Ja chcę. Ale pamiętajcie o jednym. To nie jest wina Kruszwila. Chociaż oczywiście kwestie merytoryczne pozostawiają wiele do życzenia. Ale też tego typu żartów ludzie u niego chcieli. W Otwocku można się nieźle zesrać. Halo, prezydent Otwocka? Poproszę pieniądze za promocję regionu. Naprawdę, można na wiele sposobów promować region czy też miasto. A im po prostu nie zależało na jakości, tylko na zasięgu. Klasyka. Co, idziemy dalej testować Podlasie. Hotel okej. Okay. Jesteś głodny? No jestem. No i co z tego? Dziwię się, że nie sięgnęli po legendy, po Matuzalemów, po kroczące filary Podlasia. Po dwóch takich, o których męczycie mi pizdę od lat. Wargę zapomniał o potężnym farmianinie, prezydencie, o kuracie, nie jestem człowieku, panie! Zrób coś o Wojciechu Majorze Słodolskim. No dobrze, może nie są do końca w 100% rdzennymi mieszkańcami Białego Stoku. Cio? Ale jednak należą im się honorowe obywatelstwa i wytrychy do miasta. Nazywam się Koronel Krzysztof, prowadzę w Białymstoku Biuro Interwencji Obywatelskich. Tylko co ja mogę zrobić więcej, jak już opowiadałem wam o Kononowiczu, o tych całych manipulacjach, o tym, że ktoś za nim stoi, o tym, że gdzieś tam to jest biedny, kurwa, smutny i chory człowiek. Krówki, kroniczki, zwierzęta i zawsze. Ze swoją karierę. Po prostu ja już nic nie będę nagrywał. Ciebie nigdy w życiu nie oszukałem. I to samo też można powiedzieć o Suchodolskim i o tym żerowaniu na nich, o tym, że oni zamienili się w takich właściwie patostreamerów i idą w to dalej, a ludzie dookoła kurwa tylko rzucają im bananami. No i co ja mogę, jak nic nie mogę? Ale ja wiem, kto może. Nasi reporterzy dotarli do tajnych wywiadów. Co? Do rzeczy, które były niepublikowane nigdzie wcześniej. I dzięki temu mamy kolejne. Kutasy sławy. Krzysztof Kononowicz i Wojciech Major Suchodolski. Od czasów Romea i Julii, Kanie i Westa czy braci Golec nie było dwójki ludzi, którzy byli tak szczerze w sobie zakochani i oddaliby za drugą połówkę, jak Krzysztof Kononowicz i Major Suchodolski. Słuchaj człowieku, ależ ty wywołujesz u mnie krotochwilny dreszcz podniecenia. Ty u mnie też.
i normalnie uruchamiasz u mnie wszystkie pozytywne aspekty życia. Och, mam ochotę zasypać cię superlatywami. Krzysztof Kononowicz urodził się 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, gdzie skończył podstawówkę z wyróżnieniem. Przeprowadził się później do Białegostoku i począł studiować astrofizykę. Uwaga, czytam doktorat mój. Kontinuum czasoprzestrzenne nie istnieje. Teoria strun to mit. A Planck to sobie te kwarki może w dupę wsadzić i się nimi podetrzeć. O tak, i będzie i tak śmierdziało. Druga z postaci, Wojciech Major Suchodolski, to urodzony 27 sierpnia 1974 roku weteran wojny w Bombasie i prezes Biura Interwencji Obywatelskich. Na wojnie ciężko było, trup ścielił się gęsto. Kiedy przekroczyliśmy Jarugę, czarni czekali już pod Soden. My jednak odparliśmy atak ich kawalerii i wraz z królową Mewę odbiliśmy po prostu przyczółek. Major i Kononowicz poznali się przez przypadek w dole kloacznym, do którego Krzysztof wpadł w momencie, w którym Zenek Martyniuk postanowił zerwać z nim sztamę. Major w tym czasie przebywał tam hobbystycznie. No zaśmierdywało ekskrementami, ale wpadł Krzysztof i zaczęło zaśmierdywać po prostu Krzysztofem. Myślę, że to nadużycie, co szanowny kolega powiedział, ale kieruje się filozofią Barucha Spinozy i uważam, że nikt nie jest zły lub dobry sam od siebie. Ten incydent połączył naszych bohaterów, którzy postanowili zamieszkać razem na Szkolnej 17 i wzajemnie podrażniać swoje potężne, a jednak różne umysły. Ale z czym się nie zgadzasz w teorii brzytwy Okhama, bo ja nie rozumiem. Nie wolno niczego przyjąć bez uzasadnienia. Słuchaj, ja wiem, że ono musi być oczywiste lub znane na podstawie doświadczenia, ale to i tak czysta głupota i humbug. Kontrargumentuj, wać pan zatem. Albo jeb się na ryj. W ten oto sposób nasi bohaterowie pożegnali się, a ich drogi rozeszły. Ty! Zupełnie jak kamerzysty i Kurwila! O kurwa, co ten Białystok robi z ludźmi? A no tak, już sobie przypomniałem, kurwa, co robi. Czas na suchar tygodnia. Jak nazywa się ulubione święto doktora Jerzego Zięby? Do żyłki. I bonusowo drugi suchar tygodnia. Jak nazywa się ulubione święto pacjentów doktora Zięby? Święto zmarłych! To już niestety wszystko, moi drodzy. Idźcie spać albo nie idźcie, bo nie wiem, która jest godzina u was, ale może być na przykład, uwaga, zgaduję, jest w tej chwili 20:31. Zgadłem? Głupio ci teraz, co? No pewnie, że głupio ci. Odcinek 102 już za nami i jedyne, o co mogę cię prosić, to... Żeby zostawić łapkę, subskrypcję i komentarz, bo jego ręka pójdzie na cmentarz! Co? Co ty robisz? Nie! Nie, nie, nie! No, ja nie chcę! Nie! Nie, 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 nie! Zostawcie! Zostawcie subskrypcję! Subskrybujcie też kanał Tymona Miszą! Przechyp! Ja muszę! Nie! Xboxy nie, i my... Zdrowie, składaliśmy...